Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19 Ultimate Team, seria Road to Glory. Dzisiaj przed nami następny odcinek, odcinek 18 bodajże, jeśli dobrze oczywiście policzyłem. I w dzisiejszym odcinku, oprócz tego, że za chwilę zobaczycie, jaką mam nową ikonę, pierwszą ikonę właśnie w składzie, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, którzy nie byli na live, to pokażę wam jeszcze drugą ikonę, którą uda mi się zdobyć, mam nadzieję, w dzisiejszym odcinku. Jak to będzie, pokażę już wam wszystko za chwilę. Zanim zaczniemy jednak dzisiejszy odcinek, wybiło 70 tysięcy subów, za co bardzo serdecznie dziękuję i czas wylosować osobę, która otrzyma pada, więc pod spodem wystarczy zostawić komentarz, no i oczywiście subskrybować ten kanał, bo to będę sprawdzał, czy osoba, która wygrała, subskrybuje i w jutrzejszym odcinku podam wam, kto wygrał, no i co. Przejdźmy w takim razie do odcinka. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Na moim kanale głównym pojawił się film nowy z boiska, naprawdę bardzo fajnie wyszło. Lachu kontra dwóch bramkarzy i to jednocześnie stojących na bramce. Naprawdę ciekawie, także polecam, zerknijcie sobie. Lecimy z odcinkiem. Żeby zrobić SBC o ikonę średnią, jeśli nie macie w ogóle kart w klubie, trzeba zapłacić około 400-430 tysięcy końców. To jest naprawdę sporo, więc jeśli nie macie żadnych kart, to nie zawsze może wam się to naprawdę opłacić. No chyba, że traficie jakiegoś naprawdę kozackiego zawodnika, którym będziecie grali. U mnie to wyglądało tak, że musiałem zapłacić 125 tysięcy, tyle kosztowało mnie właśnie SBC o tą ikonę. Przepaliłem wszystkie karty, no i musiałem oddać skład 86, który właśnie teraz widzicie, jak to wyglądało. Przepalony Ibra, przepalony też Naldo, przepalona reszta zawodników, więc tak to się prezentowało, jeśli chodzi o mój skład o ocenie 86. I przechodząc do kolejnego, mamy skład o ocenie 85. Tutaj Belotti, Bakambu, wszystkich zawodników, które widzicie, właśnie albo dokupiłem, albo karty, które miałem w klubie, pozbyłem się totalnie wszystkiego, więc tak to ogólnie wyglądało. No i na koniec skład o ocenie 84. Więc tych zawodników też widzicie, jak to u mnie wszystko wyglądało, jeśli chodzi o to SBC. No i teraz zobaczcie, kogo trafiłem, bo według mnie naprawdę nie jest źle. Zdecydowanie mogło być gorzej, mogło być lepiej. Myślę, że trafiłem tak pomiędzy. No i powiem wam, że ta karta w rzeczywistości gra lepiej niż wygląda, bo jeśli chodzi o grę już z zawodnikiem tym, który widzicie, czyli Nestą, to powiem wam, że naprawdę fajnie spisuje się Foot Champions, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Tak prezentuje się aktualnie mój skład. Zdecydowanie z tygodnia na tydzień ja widzę progres, jeśli chodzi o moje granie, jeśli chodzi o ten skład, i to mnie cieszy, bo to jest rzeczywiście takie Road to Glory z krwi i kości, więc mam nadzieję, że wam się fajnie też ogląda. Co do Nesty, powiem wam, że na początku byłem dość sceptyczny nastawiony do tego trafu i tak myślę, kurczę, Nesta, w ogóle się przecież z tym nie będzie dało grać, bo mimo tego, że ma 70 tempa tutaj na karcie, to zobaczcie, on w atrybutach ma szybkość biegu 68. Dorzuciłem mu boosty oczywiście, dając styl gry, i ma już tego tempa 78, co zdecydowanie wygląda lepiej, i przyspieszenie też, jak mu dorzucicie plus 15, to jest fajne. Ale zobaczcie na jego obronę, naprawdę to jest odczuwalne, jego przechwyty, ustawianie się w ślizgi, to jest mega i jestem naprawdę zadowolony z tego trafu. Jak już sobie pograłem tą kartą, wiem, że mógł być Maldini, mogło być zdecydowanie lepiej, ale nie ma co narzekać, bo ludzie trafiają naprawdę o wiele gorsze karty. Liczyłem na kogoś na środek pomocy albo napastnika. Stało się tak, a nie inaczej, nie ma co narzekać. Nesta naprawdę jest ok, jak za 125 tysięcy to jest spoko. Sprzedałem też Ramosa. Co do moich kolejnych zakupów, będę chciał kupić jakiegoś napastnika. Myślę nad ikoną Butragueño albo Stoiczkowem i myślę też nad tym, żeby zamiast Di Marii pojawił się Neymar. Co do Neymara, to jest to chyba około 350 tysięcy. Di Maria kosztuje około 100 tysięcy, więc 250 tysięcy będę musiał sobie ogarnąć. Ten gość jest też niesamowity. Tyle razy, ile on mi uratował tyłek w Foot Champions. Grałem mecz o Golda 2 bodajże wtedy i gość miał cały skład złożony z Icon Prime i Toty. I Gervinho rozłożył ten skład na łopatki, naprawdę było świetnie i ci, którzy byli na live, to pozdrawiam was bardzo serdecznie. Może kiedyś jeszcze taki live'ik zrobimy z Foot Champions, jakbyście chcieli, ale się rozgadałem dzisiaj. Nie widziałem się cały weekend z wami na tym kanale i wiecie, o co chodzi. Teraz natomiast czas zrobić sobie zadanie tygodniowe. Mamy tutaj coś takiego jak historia Icon Prime. Zalicz w tym tygodniu 10 asyst w Squad Battles, czyli asystu 10 razy w Squad Battles na poziomie minimum nowicjusz, a otrzymasz ikonę w wersji historii Prime na wypożyczenie. Naprawdę fajna karta, taka karta, która się może przydać do Foot Champions. Więc no cóż, przechodzimy w takim razie do Squad Battles poziom nowicjusz. Muszę wygrać przynajmniej 10-0, zrobić sporo asyst, no i chyba powinno być łatwo. Oczywiście wybrałem najsłabszy możliwy skład w Squad Battles. 51 zgrania, 76 oceny.
No i lecimy z tym. Mam nadzieję, że naprawdę jakaś fajna ikona będzie na wypożyczenie i na dłużej niż 5 spotkań. Może to jest na 10 spotkań, zobaczymy. Jest Emre Can, strzela na 1-0 i zobaczmy, czy zaliczyło mi w ogóle asystę, bo ta piłka odbiła się od słupka. Statystyki meczu... Nie, to nie tutaj. Tak jest, asysta Angel Di Maria pierwsza, czyli jeszcze 9. Tak jest, Kylian Mbappé, tak wam postaram się pokazać może nie wszystkie bramki, bo tu raczej nic ciekawego nie będzie, tylko po prostu wysuwanie i strzelanie i tak cały czas. 3-0, 3 asysty już są. Jak widzicie, mamy już wynik 10-0, tak naprawdę już nie ma sensu strzelać więcej bramek, bo po co? 10 asyst już jest, sprawdzałem, oczywiście najwięcej asyst w tym momencie ma Di Maria, 5, więc wszystko już jest ok. Powinno być zadanie zaliczone, także tutaj tylko byle dograć ten mecz do końca, poczekać, no i w końcu będzie można zobaczyć, jaka to ikona będzie trafiona. Koniec spotkania, zobaczmy jeszcze na statystyki, żeby to potwierdzić, bo może się okazać, że będę musiał rozegrać jeszcze jeden mecz, tylko dlaczego te statystyki tutaj się jeszcze nie wczytują? Halo Kanada, o, dobra, jest git, czekajcie, tylko trzeba tutaj wrócić. Asysty, 2 Hulk, 2 Mbappé, to mamy 4, Di Maria 5, to jest 9, 1 Emre Can, to jest 10 i 11 Lala, czyli w sumie przy każdej bramce była jakaś asysta. Wszystko w porządku, zadanie wykonane, więc odbierzmy nagrodę, mam nadzieję, że to będzie paczka. Tak jest, zawiera ikonę w wersji History Prime na 7 meczów wypożyczenia, o, to jest bardzo spoko. To mi się podoba. Liczyłem na 10, nie chciałem 5, to dali 7. Tak idealnie po środku. Zobaczmy, kto to będzie, kto będzie z nami grał w Food Champions kolejnym. Jaka to będzie karta? Oby to była Brazylia. Czekamy na Brazylię i będzie spoko. Brazil. O nie. Urany. Ale przegryw w tym momencie. SPO Litmanen 91. Jest tyle fajnych kart. Ja dostałem Litmanena, zobaczmy na jego statystyki. No strzelanie ma bardzo fajne, sztuczki 3 gwiazdki, szkoda, że nie 4, słabsza noga 4, wytrzymałość jest spoko. No na SPO będzie ok, ale jest tyle kart, które to mogły być. No cóż. Zanim przejdziemy do normalnego meczu online, porozmawiajmy jeszcze troszkę o moim ostatnim Food Champions. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że byliście na streamie, na streamach tak naprawdę, bo kilka razy pograłem sobie na live, stwierdziłem, że jak i tak siedzę przy kompie i gram, to warto będzie odpalić z wami po prostu porozmawiać i fajnie spędzić te kilka godzin, więc naprawdę spoko, dziękuję raz jeszcze. No i jeśli chodzi o moje Food Champions Gold 2, 19-11 to jest mój bilans i chyba wszyscy, którzy byli na live, wiedzą, co stało się na końcu, ci, którzy nie byli, to już wam powiem. Ogólnie Food Champions zacząłem z bilansem 4-4, co było dość słabo. Później wygrałem 12 spotkań z rzędu, więc to było naprawdę fajne osiągnięcie dla mnie, bo forma wskoczyła zdecydowanie lepsza i grało mi się super. Miałem wynik 16-4. No i później ten bilans zaczął się oczywiście psuć, przeciwnicy byli coraz lepsi. Przegrałem 2 razy w rzutach karnych, podczas kiedy miałem 18 winów bodajże, więc przegrałem w dogrywce również. Ogólnie jeśli chodzi o całe Food Champions, tylko dwa mecze były takie, że przeciwnik mnie totalnie zmasakrował, po 5-0 chyba i 6-0, dwóch takich kozaków trafiłem, reszta to były mecze przegrywane jedną bramką albo w dogrywkach, więc naprawdę tutaj jest zdecydowana poprawa. No i w momencie, kiedy było 19-10, miałem ostatnie spotkanie, jakby wam to powiedzieć, zostałem troszkę w... Dobra, nie będę używał tego słowa, sami sobie możecie dokończyć. W momencie, kiedy było 19-10, grałem ostatni mecz, miałem sytuację w drugiej minucie, na pustą bramkę Mbappé nie trafił w bramkę dobijając, uderzył piłkę tak, że poleciała na out. Celowałem w bramkę oczywiście, w prawo. I przeciwnik rozegrał sobie out, poszedł z atakiem, strzelił mi bramkę, nacisnął pauzę i w tym momencie wyrzuciło mnie z gry. Ludzie pisali na czacie, że są jeszcze takie glitche, których podobno się używa. Ja nie wiem, jak coś wiecie na ten temat, dajcie znać w komentarzu. No ale tak to wyglądało. W piątej minucie miałem już po meczu, po tym co się stało, wyrzucony z serwerów. Także tuż przed Goldem 1, no cóż, myślę, że i tak weekend naprawdę udany. A teraz już po tym podsumowaniu, już wiecie jak to wyglądało, przejdźmy sobie do meczu online, bo dzisiaj dużo gadania, a mało grania, trzeba pograć. Zobaczmy na skład mojego przeciwnika. Oj, widzę tutaj kolega fanem SBC jest. Troszkę sobie tego porobił. Powiem wam tak, zastanawiam się, czy grać w pierwszej lidze, czy też teraz grać mecze towarzyskie. Aczkolwiek zaraz troszkę bardziej postaram się to rozwinąć, tylko niech meczyk się zacznie.
Co do tematu pierwszej ligi, zastanawiam się nad tym, czy jest teraz sens grać w pierwszej lidze, jak już mam 1900 punktów, czyli tam jest chyba, to jest ta górna granica, w momencie, nie wiem, czy więcej można zdobywać, prawdopodobnie tak. W każdym razie, chodzi mi o to, że zastanawiam się, czy nadal grać sobie tutaj mecze, czy mecze towarzyskie, a grając w lidze weekendowej zdobywać punkty do Division Rivals właśnie w pierwszej lidze. Nie wiem, z drugiej strony jak będę grał w pierwszej lidze, na pewno poziom troszkę podniesie się mojej gry, ale teraz ta pierwsza liga, zanim się wyrówna, to troszkę jeszcze nam minie, bo wiadomo, że była ta cała reorganizacja i teraz wiecie sami, jak to wygląda. Angel Di Maria 1-0. Więc w sumie dajcie znać pod spodem w komentarzu, co o tym sądzicie, bo jestem ciekaw waszych opinii, jakbyście zrobili na moim miejscu, czy po prostu gralibyście sobie towarzyskie i jedynie grali Food Champions, za to zbierać sobie na drugą rangę na przykład w pierwszej lidze, no nie wiem, w sumie sam nie wiem, ale chyba warto jednak pograć w pierwszej lidze. Takie mam dziwne rozkminy ostatnio, więc wolałem was zapytać. Ale słupek jeszcze tutaj ładnie uderzył Angel Di Maria. Mogło być 2-0 w 11 minucie spotkania. Mbappé i mamy 2-0 i to jest 16 minuta spotkania. Przeciwnik wpuścił jeszcze Ibre z tego co widzę. Namówiłem, no fan SBC jak nic. Oj, to powinna być bramka. Ja chciałem uderzyć po krótkim, bo myślałem, że ustawi się bramkarzem na długi już automatycznie. Źle to przymierzyłem Di Mario. Oj, zaczyna się. Zlatan. Koleś nic nie gra. Wpuścił Zlatana i zobaczycie, że zaraz będzie 2-2. Mbappé. No patrzcie, jak mu broni teraz Neto. Oj, Dumbi to nie ma szans dogonić, ale jest Thibaut Courtois. Powiem wam, że wydaje mi się, że zmienili się tutaj w przerwie padami, bo gościu w pierwszej połowie w ogóle nie stosował żadnych trików. Serio grał przeciętnie bardzo, nawet nie jak gościu z drugiej ligi, tylko gdzieś tak trzecia, czwarta bym to ocenił. A teraz widzimy nagle ładne strzały z dystansu, przed chwilą El Tornado, jakieś inne triki. Zdecydowanie inna gra, więc mogli się zmienić po prostu z bratem czy coś. Oj, Kylian Mbappé i Neto znowu to broni. No i to jest właśnie to. Ibra i mamy 2-2. Mówiłem wam przedtem, że to się zakończy 2-2. Tylko teraz nie będzie łatwo wygrać z tym gościem. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Wpuścimy sobie jeszcze może tutaj... Niech to będzie Nainggolan. Jak to wpadnie, to ja nie mam... i patrzcie, to jest Zerbinio, super zmiennik. Ale teraz niestety był spalony, ale ładny lobik główką, nie? Martinez, słupek! No co za pech, 89 minuta i Martinez, to jest właśnie to moje wykończenie i ten mój pech. To samo było w Food Champions, niesamowite sytuacje, mecze, które powinienem wygrać i kończyły się... Albo właśnie porażką później, po jakiejś bramce strzelonej, albo czymś takim. I mamy koniec tego spotkania, niestety tylko remis 2-2. Mówię niestety, bo prowadziłem 2-0, no i później jeszcze ta 100% sytuacja Martineza w samej końcówce. Tak wyglądały statystyki tego spotkania i tak jak mówiłem, zdecydowanie dwie inne osoby. Czyli dobrze mówiłem, nie wiem czy jest sens grać teraz w pierwszej lidze, ale mam 1900 punktów. No chyba, że cały czas grać po to, żeby utrzymywać na stałe te punkty na poziomie 1900 i ciągle grać z dobrymi przeciwnikami. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przepraszam, że nie będzie jeszcze jednego meczu, ale ten odcinek i tak pojawi się później, bo wróciłem późno z treningu i tak to niestety wygląda czasem, więc przepraszam. A wczoraj już nie nagrywałem na zapas, bo wczoraj graliśmy w Food Champions. Także jutro już normalnie o godzinie 16. No i to byłoby na tyle, tak jak powiedziałem. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie i piona.